2 grudnia 1981 roku władze spacyfikowały strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. Była to swoista manifestacja siły wbrew jakimkolwiek zasadom. Strażacy strajkowali przeciwko nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, planowanej nowelizacji, w myśl której szkoła miała stać się uczelnią wojskową. Byłam 30 lat temu młodocianym świadkiem, żoliborzanką, która patrzyła na moment pacyfikacji. Byłam przerażona, myślałam, że to chyba wojna będzie, że nie jest możliwe, żebyśmy uniknęli czegoś strasznego. Przy użyciu helikopterów ciężkiego sprzętu z udziałem około 3,5 tysięcy funkcjonariuszy milicji, oddziałów specjalnych spacyfikowano szkołę, zajęto budynek, w którym strajkowali podchorążowie strażacy. Takim szokiem dla mnie były takie, no, rosłe chłopy, jak to się mówi, w tych panterkach, w hełmach, z przyłbicami opuszczonymi, z pałami wystającymi ponad tych hełmów, jakoś tak za kurtkami. Osoba dowodząca desantem z powietrza stanęła za katedrą w pięknym hełmie spadochronowym, gdzie miała rogi i kalkomanie trupiej czaszki po środku. Osoba dowódca tych sił specjalnych, policji, stanęła za katedrą, wzięła pałę szturmową i tak, uderzając parokrotnie w katedrę, powiedziała tak: no to ja wam teraz kurwa pokażę, jak się strajkuje. No i o ile dobrze pamiętam, to atakiem chyba pan poseł Dziewulski dowodził. No, pamiętam tą akcję bardzo dokładnie. Oczywiście wszyscy bardzo przeżywali. Desant z helikopterów, z ziemi, z kotami, więc niespełna kilku minut byli już na wospie. W sposób oczywisty pacyfikacja WOSP-u była taką próbą generalną przed wprowadzeniem stanu wojennego. Przypomnę, że wyłączono wtedy telefony i faksy zarówno w szkole, jak i w zarządzie regionu Mazowsza, by uniemożliwić jakąkolwiek reakcję szybką na pacyfikację. Myślę, że cały ten strajk stał się po prostu wspaniałą okazją, która weszła w ręce służbom PRL-u i mogli na karkach tych młodych ludzi przetrenować przed stanem wojennym.